Na szybko wpadam, pokazać się, jak jestem przygotowany na cmentarz. Rano byłem, ale, że tak powiem, mniej odświętnie ubrany. Po prostu szybko kupić kwiaty, znicze i do domu. Goście pierwsi pojechali, ale zaraz przyjeżdżają drudzy. No i z nimi też się wybieram na cmentarz, więc jestem prawie przygotowany. No jak? Powiem tak. Marynareczka pasuje, mi się podoba, więc jadę na cmentarz. Jeżeli nie uda mi się zrobić dogrywki jakiejś jeszcze dzisiaj, no to widzimy się dopiero jutro, także spokojnego poniedziałku, do zobaczenia. Dzień dobry, 2 listopada o godzinie 16:40. Po pracy zajechałem do serwisu, ponieważ podczas zamykania samochodu wydawał 5 takich dziwnych dźwięków. Takie pip, pip. Mówię, coś się popsuło, nie? A z racji tego, że samochód jest na gwarancji, no to trzeba było zajechać. A pan z serwisu do mnie mówi, spokojnie, to tylko bateria w pilocie. Także... Janusz biznesu nie pomyślał, ale dobra, bateria wymieniona, samochód jeździ. Wczoraj nie było już możliwości się do Was odezwać, bo tak jak wspominałem, po południu byli goście i późniejszym popołudniem też byli goście, więc już nie było szans. Natomiast na pewno rzucę przebitki z cmentarza, z przygotowań, żeby tak pokazać mniej więcej, co w tym dniu robiłem. Ale dzień był mega męczący. Męczący pod kątem przygotowania i dbania o gości, no bo jednak jak się wystawia coś w domu, no to chcesz, żeby ten każdy szczegół był taki dopracowany, prawda? Mimo tego, że to goście swoi, bo to rodzina, ale jednak mimo wszystko, z racji tego, że wczoraj była gościna, o tak, przyszedł się mój koleżka, który
będzie ze mną doczyszczał pewne elementy, takie jak brytwanki, znaczy te naczynia żaroodporne po kurczaku. Ja to tak lubię przeszarować cifem, bo no tak ładnie to wszystko schodzi, to naczynie wygląda tak jak nowe, wiecie. Poza tym papier do pieczenia na blaszce wczoraj gdzieś tam podarł się i widziałem, że tłuszcz wyciekł, więc to też trzeba będzie ładnie zmyć cifem. O ile można niektóre rzeczy robić na bieżąco, to wrzucasz do zmywarki i zapominasz. No ale tutaj takie rzeczy, które nie wchodzą do zmywarki, no to siłą rzeczy trzeba ręcznie. Tak jak wspomniałem, dzień minął gościnnie, ale ja lubię takie dni, dlatego że to są te dni, kiedy w twoim domu jest tyle ludzi. Masz siostrę, masz brata, masz bliskich znajomych, w sumie przyjaciół, no i ten dzień tak fajnie mija, a potem patrzysz na zegarek, a tuż tak późno i późno, no i cóż, no trzeba imprezę kończyć. Imprezę, no oczywiście to żadna impreza, to był po prostu obiad, takie spotkanie, można powiedzieć, rodzinne, no bo nie każdy może się codziennie spotkać, a potem przychodzi taki dzień, no i miło jest usiąść przy jednym stole, zjeść. Byliśmy na cmentarzu po 16, znaczy oczywiście któryś raz z rzędu, ale po 16 byliśmy w celu tego mroku, że tak się już ściemnia i jest taki klimat. Oczywiście ciężko powiedzieć, że to jest przyjemny klimat, no bo tam leżą nasi bliscy, no to jest no widok ładny, natomiast sama sentencja no jest smutna, tak? No bo idziesz na grób, no i idziesz do osoby, z którą kiedyś się wymieniało zdania, dialogi, rozmowy, kłótnie. A teraz jedyne, co możesz zrobić, to postawić znicz, no i tyle, co można zrobić w tym temacie. Także mam nadzieję, że większość z was taki dzień przychodzi jakby dość łagodnie, że to nie jest dzień taki stresujący, bo mam przypadki dość bliskie osób, które nie lubią takiego dnia. Idą na ten cmentarz i po prostu się męczą. Idą, żeby odbębnić, ale bardzo dużo ich zdrowia i wysiłku to kosztuje. No tutaj zdrowia i wysiłku psychicznego, bo tak jak wspomniałem, oni bardzo się męczą. Więc ja zawsze zalecam: idź, zapal ten znicz, pomódl się i wracaj do domu. Jak masz potem dwa razy gorzej cierpieć za to, że tam jesteś, to nie ma to najmniejszego sensu, bo tam już nikomu życia nie przywrócimy, a możemy zadbać o swoje zdrowie, zwłaszcza jeżeli to chodzi o zdrowie psychiczne, a wiemy, że jak ono gdzieś się tam trochę zachwieje, to potem sobie ciężko no jakby przywrócić do normalności. No zresztą psychologia, psychiatria to są bardzo ciężkie dziedziny, także no co mogę powiedzieć, nie chciałbym nigdy doświadczać depresji czy jakichś tego typu zdarzeń, bo bałbym się, że już nigdy nie będę taki sam, jak jestem teraz, a jestem taki, jaki jestem, jak to mówią, spokojnie, to tylko ja. Także wracamy do szczęśliwszych rzeczy. Dzisiaj już nic nagrywał nie będę, bo tak jak mówię, kuchnia do sprzątania, podłogi odkurzyć, umyć, pranie wstawić, jedno, drugie, bo jakiś obrus, jeden się zachlapał, no to na biegu wymieniałem na drugi, wiadomo. Więc trochę się tego zebrało, trzeba będzie to wszystko doprowadzić do porządku. Słuchajcie, u mnie cały dzień deszcz pada, no po prostu pada, no jest pomroczno, ciemno. Ja nie lubię czegoś takiego, no to jest właśnie ta pogoda typowo depresyjna, oczywiście, natomiast jechałem teraz z Warszawy, no to dramat. No. Raz, że ciemno, mokro, to jeszcze wariaci i szoguny ci tylko tak na wskroś jeździli, więc nic przyjemnego. Także kończę tym akcentem. Robię szybką kawę i biorę się za sprzątanie, chociaż uczciwie powiem, że nie chce mi się. Ale tak mnie drażni ten fakt, że tam jest coś niezrobione, że ja nie usiądę na spokojnie i nie zmontuję tego filmu, jak nie było tam zrobione. Więc lepiej, czym szybciej pójdę zrobić tam, tym więcej czasu będzie, żeby włożyć pracę do filmu. No bo jednak okazuje się, że w ten film też tej pracy trzeba włożyć wcale nie mało. Więc jakby teraz rozumiem youtuberów, którzy już nagrywają ileś lat, ile ich pracy i wysiłku kosztuje nagrywanie filmów, a potem je montowanie. Także jak ktoś chce powiedzieć, że to jest dość łatwe, o, pogadasz sobie 5 minut, a potem tam wklejasz i jest dobrze. No to tak nie jest, więc tym bardziej lecę, robię, potem biorę się za ten film, no i widzimy się jutro, w środę. Muszę kupić loda, bo jutro jest środa. Także do zobaczenia jutro.